Ale ja nie chcę ich oglądać, ja chcę patrzeć na tych ludzi, których walkę za chwilkę będziemy komentować, a właściwie ja będę komentował. Marcin Najman, runda pierwsza, zaczynają, to są emocje, to są niesamowite historie. Ostatni raz byłem tak podniecony, gdy komentowałem Mistrzostwa Polski w zapasach z hali w Zgierzu. Marcin Najman, on już teraz absolutnie w innym świecie, w świecie odklepywania, w świecie nokautu, w świecie prawdziwych mężczyzn, podchodzą do siebie. Ciężko się do Marcina zbliżyć, bo ten brzuch jednak wystaje dobre 30 centymetrów przed niego. Spojrzeli sobie głęboko w oczy i teraz są przygotowani. Marcin już jakby lekko zamrożony. Marcin Najman, sierpy, ale takie konkretne. Prawy, lewy. Don Casio pokazuje, podejdź do mnie. Ja ci zaraz pierdolnę, co się tutaj wydarzy. Don Casio, lewy, prawy sierp, ale nie trafił. Marcin Najman się cofa. Marcin Najman jakby się trochę bał. Don Casio, do przodu idziesz. Doszedł prosty do twarzy Marcina Najmana. Marcin Najman. Pomyliły mu się sporty. Marcin Najman zapomniał, że to nie jest MMA, tylko boks. Co to się wydarzyło? Marcin Najman, co to się pojebało? Co z tobą jest nie tak, człowieku? To jest MMA. Wróć, to nie jest MMA właśnie. To jest boks. Marcin. Co to jest, to będzie walka? Przecież to debil jest. Teraz prowadzi sędzia Marcina za rączkę, tak jak się prowadzi dzieci do przedszkola. Teraz chce go kopnąć. Zwariował. Koniec walki. Czy to jest koniec, czy nie jest koniec? Nie jest koniec. Marcin Najman oszalał. Marcin Najman przegrał walkowerem. Chciał kopnąć. Parożysta. To jest niemożliwe. O Jezu, teraz ruszył. Na Don Casiusa. Gdzieś cię mamy? Jesteś tu, panie komentator! Nie zawodnik, nie wiem już! Mam tego dosyć! Teraz dwie osoby przygwoździły Najmana! Kamieku, jesteś kompromitacją tego kraju, rozumiesz? Żal dupę ściska wszystkim, że nie gadasz! Ty nawet nie umiesz boksować! Tobie się wszystko popierdoliło! Ja pierdzielę! Ej, język! To jest kryminał! Zobaczcie, co się dzieje! Prawdziwy wojownik! Jakie pretensje Casiusza, zobaczcie! Casius chciał się bić! Zobaczcie, Casius jest kalamami, on nie wierzy! Co się dzieje? Ja cię kręcę! Ale Najman za to nie dostanie pieniędzy, znaczy się jeszcze... Przecież to jest jakiś tak! Zostanie z pozwu, który wytoczył Casius. Jak ty chcesz o Ameryce mówić, jak ty nie wiesz, jak boksować, tylko nogami walisz? Ty jesteś normalny! Krzysztof Stanowski przegrał 2000 zł! Przepraszam! A jak ty jesteś Nikelsa, tak? Gdzie jest kamera? Oktagon, to go zmyliło. Spokojnie, no jesteś w oktagonie. Przyniesiesz mi te pieniądze w zębach. Case Drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepsz wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Wybieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case Drop EU. Nie możesz tego przegapić. Halloween przedłużone. Masz więcej czasu, żeby skorzystać z lepszego dropu w halloweenowych skrzynkach. Co tu się wydarzyło? Jaja niesamowite. Marcinie! Zły! Na to, że jesteś zły! Tu jesteś na to, że nie umiesz zasad boksu zapamiętać! Ręce kurwa nie mogli! No. To jeszcze jedna walka będzie, bo się nie zdążył pożegnać! Ale wiecie co? Ja wam powiem tylko jedno! Marcin Najman zaskoczył! Ja dwie godziny na to czekałem! W wieku, no! Jeszcze dwie walki i będzie walka Marcina! Walkę życia mi zniszczyłeś! I po co wkładasz jeszcze w gębę ten... Bo może to gotowy, nie koniec! Gotowy, zobaczcie, zobaczcie! Czytaj sobie o fizyce kwantowej! Kurwa, o fizyce kwantowej czyta, a przepisów nie przeczytał! Tak. Nie wiedział, w jakiej walce startuje, debil! Nie wiedział, co to było. Jesteś w ringu, to od razu... 2000 zł! 2000 zł! Ale ja! Bij się z polem! Przecież to jest żart! Spokojnie! Michał! No zobacz, gotowy jest. Casius jest gotowy. Ile trwało? Minutę? Dawaj Casius, znokautuj go! Nie śledziłem czasu, ale minutę, górę nie minutę! Marcin, mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczymy w ringu! Że zobaczymy cię w oktagonie, stoczysz, będziesz mógł kopać, sprowadzać do parteru. Prawdziwy wojownik, dzisiaj zobaczyłem. Zniszczyłeś tam walkę życia. Uwaga, Don Casio, Don Casio. Historia, wszyscy w kinie Don
Casio. Nie, no to jest... Marcin Casio, Don Casio. Ale szczerze? Szczerze to było niepoważne. A może spróbujemy, się połączyć z Don Casio. Z Marcinem. No nie, jak teraz przecież gada. A dajcie to głośniej. No, nie możemy? Nie możemy, nie możemy. Ty, no fizyka kwantowa, geopolityka, będzie doradzał, jak Trump ma wybory poprowadzić w Stanach. Tylko, kurwa, przepisów nie przeczyta, w jakiej dyscyplinie startuje. Co to jest za gość? Nie, ja rozumiem. Ty, on mówi, że się przyjaźni z Gołotą, no ale Gołota jak poniżej pasa uderza, on jeszcze coś kuma. Ale przynajmniej rękami uderza, on nogami złapał. To był taki chaos, że może ludzie nie wiedzą, co się wydarzyło. Opowiedzcie to na spokojnie. Moi drodzy, to miała być walka bokserska. Po kilkudziesięciu sekundach Marcinowi Najmanowi coś się przestawiło. Nie przestawiło się, że to nie musimy zaprezentować. Zaczął najpierw rzucać się na swojego rywala, a potem zaczął go kopać. Walka bokserska, mają na rękach rękawice zaprezentujmy, bokserskie. Zaprezentujmy, stań. Ja cię kręcę. Ty jesteś Don Casio. Zdejmij okulary, Ja jestem Don Casio. Ja jestem Marcin Neumann. Nie tutaj, idźcie tam. A może na kanapę bezpieczniej. Musimy tutaj. Kurde. I ta walka wyglądała tak. Najpierw, poczekaj, no, żebyś mi nie uderzył, no, bo tam nie było ciosów. Dobra, no dawaj. Stanęli. No i tak, najpierw tam uciekał Najman do tyłu, ja mówię, już psycha pękała. Co jest? Żeby nas było lepiej widać. Już psycha pękała, już tam się wycofywał, ale mówią mu, chłopie, wyszedłeś z kamery, wracaj. No to wrócił i zrobił tak. A Don Casio mówi, kurwa, to jest bok. No to sędzia skoczył, mówi, stop, panowie. Ostrzeżenie dał. Ostrzeżenie, umawialiśmy się na boks, nie ma takiego bicia. Nie ma pania za nogi. No i ten Kasia wziął dobra. No i ten, stoją i ten mówi, Marcin, rozumiesz? A Marcin, rozumiem, czytałem o fizyce kwantowej, czytałem, wszystko rozumiem. Jestem Amerykanistą. To jest boks, to jest boks. No to sędzia mówi, dobra, to już walczcie w ramach boksu. Co zrobił Marcin? Marcin zrobił tak. Oczywiście nie trafił. Nie, trafi. Ale nie musi się popać. Nie, w tamtą, do drugie. Tak, no, dobre. Jak, tak? Tak. I sędzia wtedy skoczył, powiedział, koniec, to debil jest. A ten jeszcze się bał. A mówi, dawaj mi go, jeszcze go trafi. I potem zaczęli się wszyscy bić, jak na walce Gołoty z Renikiem Boy. Tak, ja jestem debilem. Ja jestem większym debilem od Marcina Najmana. Dwa koła poszło. Ja jestem większym debilem od Marcina Najmana. No, a może, ja rozumiem, że a to można... nie jest tak, Marcin, a to nie jest tak, że jakiś coś tam... No skoro dyskwalifikacja, to może nie... nieważne nie zakłady. Ma. Nic już nie ma. Nie, no gdzie nieważne zakłady? Chociaż wiecie, że była taka historia po złym werdykcie w Fame. Patrz, stawiałem. Powtórka, jest powtórka. Tu no. Raz mu się udało, no i rzucił. Zobacz, gościa zalewy obalił. Odruch bezwarunkowy. Zobaczcie, jak obalił, to on potem jeszcze bił przecież. I nogą go kole. No ja cię kręcę. I celne kopnięcie, prawda? Nie, no to jest żenada, no. Ale on to specjalnie zrobił, on nie chciał się bić. Znów się przestraszył. Tak, no ale tu zobacz, tego trzymają. Szukał sposobu, żeby nie dostawać, to może ja bym z nim wygrał. No, ja bym zszedł z tych trzech baniek do bańki i już się robi tak... I dwójka dla zwycięzcy. I dwójka na nie, co? Chcę trójkę. Trójkę? Ale dzisiaj się zdradziłeś. A to Casio do kamery. Dzisiaj się zdradziłeś, bo dzisiaj trochę pokazałeś, że i kopnąć potrafisz, i uderzyć potrafisz, tak, że to kurde ja nie tylko, jest. Ja tylko się tak kamuflowałem. Niesamowite. Ale słuchajcie, jest głos, od włodarzy, bo tak w kategorii co możemy nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra, i tak nie możemy tego słuchać. Słuchajcie, w kategorii najdziwniejsze wydarzenia pseudosportowe w historii ludzkości. No to jest wysoko. To jest. Słuchajcie, ja przepraszam, ale ja potem muszę się napić jakiejś kolki. Nie jakiegoś barszczyku. Ja przepraszam moją rodzinę, odrobię jakoś te pieniądze.